powietrza. Dla nich koniec zakażenia koronawirusem był początkiem poważnych problemów ze zdrowiem. Objawem tego było zaburzenie mowy po udarze muszczka. Była mowa skandowana, niewyraźna, nie mogłam po prostu rozmawiać, mówić. To pokowidowe powikłania u Jolanty Kołodziej. Radosław Okulski miał poważne problemy z pamięcią. Martwi mnie tylko to, czy jeżeli przestanę pobierać tabletki, to czy będą jakieś nawroty. Coraz częściej mówi się o zespole przedłużającego się COVID-u. Przypadków poważnych powikłań u ozdrowieńców będzie coraz więcej, mówi lekarz kierujący ośrodkiem w Głuchołazach. Od września rehabilitacji potrzebowało tu 500 pacjentów. Największym zaskoczeniem jest ich coraz młodszy wiek. Nie zawsze te objawy wiążą się z ciężkością choroby, że często one pojawiają się u osób, które przechodziły to zakażenie skąpoobjawowo. Po-covidowe powikłania pojawiają się średnio u 1 na 4 pacjentów. Te najpoważniejsze, trwające dłużej niż 2 miesiące, są problemem dla 1 na 100 zakażonych. Może dojść do udaru, może dojść do zatorowości płucnej. I to nie tylko w tym ostrym, nazwijmy to, okresie, ale również później. Mówi profesor Karolina Sieroń, sama ciężko przechodziła COVID. Przez kilka tygodni po zakażeniu potrzebowała pomocy w poruszaniu się. Powikłania mogą być ze strony de facto każdego narządu. Aleksander Kwaśniewski i była pierwsza dama również mają powikłania po koronawirusie. Byłego prezydenta wciąż dusi uporczywy kaszel. Problemy ma także Jolanta Kwaśniewska. Żona nie miała gorączki. U niej hospitalizacja była 2-dniowa, ale teraz Jolę dopadło zapalenie nerek, które prawdopodobnie związane jest z przechorowanym już koronawirusem. Droga do zdrowia bywa długa. W Polsat News towarzyszyliśmy choremu posłowi Jerzemu Polaczkowi. Wszystkim tkwiącym chorobę pamiętajcie się. Podczas łączenia ze szpitalnego łóżka ledwo mówił, choć zakażenie minęło ponad 4 miesiące temu, wciąż czuje konsekwencje choroby. To jest dziś około 80% tej kondycji, którą posiadałem przed chorobą. Trzeba uważać, bo wśród powikłań są zaburzenia równowagi, bóle mięśni, stawów i klatki piersiowej, depresja. Po-covidowe powikłania mogą, o czym mówiliśmy w wydarzeniach, zakończyć się nawet przeszczepem płuc albo, tak jak w tym przypadku, serca. Cyprian Jopek, wydarzenia.